Właściciel działki jest od dawna nieuchwytny, spółka nie funkcjonuje. Tutaj na teren nie macie prawa wyjść. Emisja tych odpadów do środowiska się odbywa. Są to substancje, które nie dość, że są niebezpieczne, to są też mutagenne. Cały układ okresowy, tak zwana tablica Mendelejewa. To byłaby naprawdę katastrofa, nie wiem jakich rozmiarów. Mazowsze to tykająca bomba ekologiczna. W Wołominie, Kałuszynie oraz w Warszawie znajdują się nielegalne składowiska niebezpiecznych odpadów. Obiekty znajdują się w pobliżu stacji benzynowej, linii wysokiego napięcia, drogi szybkiego ruchu czy galerii handlowej. Warto więc zapytać, czy musi znowu dojść do takiej katastrofy jak w Zielonej Górze, żeby problem został zauważony. Znajdujemy się na ulicy Łukasiewicza w Wołominie. To właśnie za mną znajduje się kolejne nielegalne wysypisko odpadów chemicznych na Mazowszu. W pobliżu jest galeria handlowa, a także linia kolejowa Warszawa-Białystok. Nie chcę sobie wyobrażać, co by się stało, gdyby doszło tutaj do pożaru. Jak możemy usłyszeć z relacji burmistrzów czy przedstawicieli samorządów, wiele instytucji państwowych nie uważa pozostawionych bez opieki niebezpiecznych odpadów za realne zagrożenie. Wirtualna Polska jako pierwsza dotarła do informacji, że w Wołominie chemikalia przedostały się do systemu kanalizacji miejskiej. Jak mówi sekretarz gminy, emisja odpadów do środowiska trwa. Nasza spółka, przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji, odkryła, że do systemu kanalizacji z tego terenu na ulicy Łukasiewicza zrzucane są już te odpady, w sposób rozcieńczony oczywiście, ale potwierdzone to zostało badaniami i w związku z tym to ujęcie kanalizacyjne zostało odcięte. Natomiast z tego terenu może być jeszcze sprowadzana kanalizacją deszczową kolejne ścieki do rzeki Czarnej, która ma połączenie z kanałem Żarańskim i tym samym może trafić do Wisły. Czy tak naprawdę gdyby doszło do skażenia Wisły, no to mówimy o skażeniu w całym kraju. Mieszkańcy Wołomina boją się skażenia, do którego mogłoby dojść w przypadku pożaru. W rozmowie z nami podkreślają, że takie zagrożenie powinno być jak najszybciej usunięte. Po co mają nas truć? Niech zabierają, gdzie wieprz rośnie i idą. Boi się pani jakiegoś niebezpieczeństwa z tego powodu? No na pewno choroby jakieś będą rozprzestrzeniały się. Takich rzeczy nie powinno być, żeby zaśmiecać własny kraj. Uważam to za, wie pan, za karygodne. No boję się, jak każdy się boi się zarazić jakąś chorobą. Będzie zatruta woda i będzie zatruta ziemia, no nic nie będziemy mogli żadnych warzyw uprawiać, ani wody pić. To są niebezpieczne substancje, jeżeli chodzi o zagrożenie pożarem bądź wybuchem? Tak, z tego co wiem, substancje są niebezpieczne, łatwopalne. Następstwem wybuchu będzie pożar. Jak każdy pożar, wytwarza się dużo dymu i ten dym niesie ze sobą ładunek substancji chemicznych. Stanowić to może zagrożenie dla mieszkańców. Wiadomo, akcja, tak jak w Zielonej Górze, no, to nie jest akcja na 30 minut. Burmistrz Wołomina podkreśla w naszej rozmowie, że problem był zgłaszany do wielu instytucji, nie tylko do tych związanych bezpośrednio ze środowiskiem. Mowa tutaj o instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, takich jak ABW, Wojsko czy CBŚP. Niestety, jak podkreśla, wszędzie odbijała się od ściany. Dopiero po ekologicznej katastrofie w Zielonej Górze sprawy urzędowe nabrały tempa. Pytanie, na jak długo? Jeżeli nie pomoże państwo, jeżeli nie pan premier z rezerwy budżetu państwa nie przeznaczy pieniędzy na tego typu działania, to po prostu nie wiem, co będzie. Jeżeli nierzetelny jakiś przedsiębiorca może podpalić, żeby zatrzeć ślady przestępstwa. Sprawy są w prokuraturach, sprawy myśmy pisali do ABW, CBŚ, do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pisaliśmy do wszystkich świętych, którzy powinni się troszczyć o nasze życie i zdrowie, o jakość powietrza i jakość wód. Apelowaliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej między innymi, ale też do Ministra Klimatu i Środowiska, żeby to na poziomie rządowym uruchomić odpowiedniego rodzaju działania, dlatego że to jest problem w całej Polsce, nie tylko w naszej gminie. Utylizacja takich substancji, bo to tutaj co jest w Wołominie, to są substancje niebezpieczne, jest niezwykle droga. Jeden taki mauser to koszt wywiezienia i utylizacji bezpiecznego zagospodarowania tego odpadu, to jest około 10 tysięcy. Więc jeżeli tutaj w Wołominie mówimy o tym, że tych pojemników na Łukasiewicza jest od 16 do 20 tysięcy, to łatwo można sobie policzyć, że ten koszt może sięgać nawet 200 milionów złotych.
Nielegalne składowiska to często firmy zakładane na tak zwanego słupa. Osoby chcące zarobić łatwo pieniądze udostępniają swoje dane przestępcom w celu legalizacji ich szemranego biznesu. Dzięki takiej działalności bandyci pozostają bezkarni. To wszystko powoduje, że samorządowcy nie mają narzędzi, aby namierzyć właścicieli działek, a nałożenie kar na niefunkcjonujące firmy mija się z celem. W przypadku Kałuszyna, Wołomina i Targówka sprawy nielegalnych składowisk zostały zgłoszone do prokuratury. W Wołominie organy ścigania mówią, że są to trudne sprawy, a w przypadku składowiska na warszawskim Targówku, o którym powiemy w ostatniej części dokumentu, postępowania zostają umorzone. No, dowiedzieliśmy się, że to są sprawy bardzo trudne, zawiłe, że trudno jest prowadzić postępowanie. Natomiast jeżeli chodzi o same szczegóły, to pani prokurator nam nie była w stanie udzielić żadnych informacji, ponieważ są to informacje objęte tajemnicą śledztwa. To musi zrobić państwo. Nie umyją rąk. Nie umyją rąk, choć śmieci nie są polityczne i nie będą głosowały w wyborach. Czy pożarów takich jak w Zielonej Górze można było uniknąć? 27 lutego 2019 roku Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował pismo do prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym alarmował o problemie przerzucania kosztów utylizacji niebezpiecznych odpadów na gminy. W piśmie zostało jasno podkreślone, że koszty te przekraczają możliwości finansowe gmin, jednocześnie powodując niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Wskazywał na natychmiastową potrzebę zmian przepisów, uszczelnienie systemu i podejścia kompleksowego do tych spraw, ponieważ jak w swoim wystąpieniu do rządu mówił, pożary przy nielegalnych składowiskach nie są przypadkowe. Kto i co zrobił z tą wiedzą? No to jest po prostu smutne. Ryczołek pod Kałuszynem to jedno z wielu miejsc na mapie ekologicznych bomb zegarowych na Mazowszu. W sąsiedztwie drogi krajowej nr 2 oraz w prostej linii do wojskowego lotniska w Mińsku Mazowieckim w lutym ubiegłego roku ujawniono nielegalne składowisko niebezpiecznych substancji, które znajduje się na obszarze ponad 9000 m2. Te odpady nadal znajdują się na tej nieruchomości. No i one leżą i niepokoimy się my jako samorząd, jak również mieszkańcy, że w każdej chwili może się coś niebezpiecznego zadziać. Przedstawiciele gminy Kałuszyn nie potrafią jednoznacznie stwierdzić, czy właściciel działki, na której znajduje się nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów, wiedział o tym, co znajdzie się na jego terenie. Wiemy natomiast, że od jakiegoś czasu obiekt jest chroniony przez Agencję Ochrony. Potwierdza to, że na jego terenie te odpady nielegalnie zostały złożone. Podczas naszej wizyty przy nielegalnym składowisku pod Kałuszynem podjęliśmy próbę kontaktu telefonicznego z Agencją Ochrony. My jesteśmy tutaj przy tym obiekcie pod Kałuszynem. Czy tutaj ktoś jest obecny? Oczywiście, to jest obiekt monitorowany i ochraniany całodobowo. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Pan jest właścicielem, czy pan jest z ochrony? Nie, ja jestem pracownikiem kwalifikowanym i akurat trochę mam tutaj takie jakby nadzór nad tym obiektem. Na miejscu udało nam się także chwilę porozmawiać z obecnym tego dnia w pracy stróżem. Mężczyzna zabronił publikowania swojego wizerunku. Nie macie panowie zgody na wejście na teren od prezesa. A możemy się z nim dzwonić? Mógłby mnie pan skontaktować? Proszę pana, nie mam takiego upoważnienia. Możecie robić za bramy zdjęcia, ujęcia jak chcecie, ale tutaj na teren nie macie prawa wejść. A mogę pana prosić jeszcze tylko o skontaktowanie się, czym chciałby telefonicznie kilka słów powiedzieć? Nie, proszę pana, w ogóle nie ma, niedostępny jest. A dlaczego? Nie wiem, ja jestem tylko tutaj cieciem, po prostu. A pan pracując tu nie obawia się? Nie ma takiej potrzeby. Pracujący na miejscu mężczyzna, jak mogliście państwo usłyszeć, nie obawia się bliskiej lokalizacji substancji łatwopalnych i niebezpiecznych dla zdrowia. Innego zdania jest wiceburmistrz gminy Kałuszyn, która podkreśla, że problem nielegalnego składowiska w Ryczołku to nie tylko problem lokalny. Nieopodal jest zjazd z obwodnicy Mińska Mazowieckiego, jest duże natężenie ruchu. Tuż obok przebiega linia wysokiego napięcia 400 kV.
gdzieś niespełna 10 kilometrów, jest no, strategiczna jednostka wojskowa. W stanie sobie pani wyobrazić, co by się stało, gdyby tam na przykład doszło do pożaru, takiego jak w Zielonej Górze? Ja sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, to byłaby naprawdę katastrofa, nie wiem jakich rozmiarów. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Tu warto postawić pytanie, dlaczego więc tak niebezpieczne miejsce, znajdujące się w pobliżu obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa, nie może zostać usunięte? W odpowiedzi na to pytanie słyszymy, że lokalne władze nie mają po prostu na to środków, ponieważ koszt utylizacji niebezpiecznych odpadów w wielu przypadkach przekroczyłby ich roczny budżet. Jest to dla nas na tyle trudny problem, że wymaga dużych nakładów finansowych, bo jest to około 55 milionów, przy naszym nieco większym jak 40 milionów w budżecie jest nas na to po prostu nie stać. Ulica Odrowąża na warszawskim Targówku. Obok nas strefa zagrożenia wybuchem, w sąsiedztwie stacja benzynowa, a w powietrzu bardzo chemiczny zapach. A to wszystko przez znajdującą się za tą siatką strefą, gdzie zostały w nielegalny sposób porzucone niebezpieczne substancje. Jest tutaj kilkadziesiąt pojemników typu Mauser. Jak udało nam się ustalić w rozmowie z przedstawicielami dzielnicy, w sąsiadującym budynku jest ich jeszcze więcej. Za to odpowiada? Odpowiada ten, kto jest właścicielem działki, ktoś, kto to zwiózł. Niestety właściciel działki jest od dawna nieuchwytny, spółka nie funkcjonuje, a problem pozostał do rozwiązania dla samorządu. Co znaczy, że jest nieuchwytny? Właściciel jest nieuchwytny, na wszystkie pisma, które są pisane, wzywaliśmy go do usunięcia tych odpadów, nie odpowiada. Adres działalności spółki jest właśnie na tej nieruchomości, w związku z tym nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Prokuratura, która wszczęła postępowanie, umorzyła je, w związku z tym no, samorząd nie jest w stanie ścigać tej osoby, to jest działanie organów państwa. Wspomniał pan burmistrz, że zgłaszaliście takie sprawy do policji, do prokuratury. Dlaczego w pana ocenie oni nie reagują lub takie śledztwa są umarzane? No to jest dobre pytanie, dlaczego są umarzane. Nie wiem, może jednak prokuratura powinna szukać, ścigać te osoby, ma wszelkie ku temu siły, środki, możliwości, żeby właścicieli namierzyć. Wiemy, że prokuratura włączyła się w nasze postępowanie administracyjne, czyli niejako prokuratura nas sprawdza, co my robimy. Jednak uważam, że to jednak prokurator i służby państwa powinny poszukać, jak te beczki przyjechały do Polski, z jakich zakładów one były. Samorząd nie ma w parafie budżetowej, nie przyjmuje podatków tylko po to, żeby usuwać odpady niebezpieczne. No, naszym zadaniem jest budowa szkoły czy drogi, a nie usuwanie odpadów za kogoś. Panie burmistrzu, patrząc na budżet dzielnicy i potencjalne koszty usunięcia tego, z czego musielibyście na przykład zrezygnować? Środki, które dostaniemy na usunięcie, przydałoby nam się na, myślę, remont co najmniej połowy szkół w naszej dzielnicy, które są mają swoje lata i zawsze byśmy znaleźli. Myślę też, że około 10 boisk byłbym w stanie za to wyremontować, a mam 16 szkół. Targówek to kolejne miejsce na mapie tykających bomb ekologicznych na Mazowszu, w którym władze dzielnicy zgłosiły się do instytucji nadrzędnych od siebie. Odpowiedź znowu ta sama. Służby nie widzą zagrożenia w łatwopalnych beczkach, w tym wypadku znajdujących się przy stacji benzynowej. Zgodnie z ustawą, jak zapytaliśmy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną, a także Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, czyli trzy organy państwowe, one stwierdziły, że nie ma takiej potrzeby, żeby usunąć te odpady. To są łatwopalne przecież substancje, które wyciekają, a dostajemy informację, że nie mogą sobie zostać. My jednak zdecydowaliśmy, że usuniemy te odpady i zabezpieczymy mieszkańców. W odpowiedzi na zadane przez nas drogą mailową pytania Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało, że jest od początku w stałym kontakcie z gminą Wołomin. W przesłanej korespondencji czytamy, że będzie wszczęte postępowanie skutkujące wydaniem pieniężnych kar administracyjnych dla właściciela obiektu. Dodatkowo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomił 6 czerwca bieżącego roku prokuraturę rejonową w Wołominie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W związku z wysokim kosztem utylizacji odpadów zwrócono się do prokuratury z wnioskiem o możliwość zabezpieczenia majątku podejrzanego. W ostatnim punkcie przesłanej korespondencji zaznaczono, że według ustaleń kontrolerów odpady znajdujące się przy ulicy Łukasiewicza w Wołominie pochodziły z terenu całej Polski.
I choć kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, to przedstawiciel spółki nie podpisał protokołu z jej przebiegu. W odniesieniu do wycieku niebezpiecznych substancji do kanalizacji, ministerstwo przekazało, że 26 lipca Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wdrożył cotygodniowy monitoring rzeki Czarnej. Ostatnie próbki pobrano 27 lipca. W tym reportażu pokazaliśmy tylko 3 z wielu miejsc na Mazowszu, w których istnieje realne zagrożenie ekologiczne. Problem jest jednak dużo większy. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, województwo mazowieckie zajmuje 2 miejsce pod względem liczby wykrywanych nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. W całej Polsce może być ich nawet kilkaset.